Hej, Tatry wysoki, hej, stawów kryształy, ej, wiecniwy harnasie, nasze cierne lasy. Hej, taczajskie polany, świat zacarowany. Sprawdzą, czy w studiu koncertowym jest tak samo jak na Holi w Małej Łące. Powiem wam, nic nie inaczej. Czas na wielki finał tej części koncertu. Przed Państwem za chwilę pojawią się zdobywcy Grand Prix. Tą nagrodę, przypomnę, ufundował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bandanella Nebbia. I przypomnijmy jeszcze, że lider zespołu, raczej frontman Franciszek Szpilman, otrzymał nagrodę przyznaną przez jury, nagrodę specjalną imienia Czesława Niemana. Jeżeli Państwo go za chwilę zobaczą i usłyszą, nie będą Państwo mieli wątpliwości, dlaczego tak się stało. Zespół Bandanella Nebbia tworzą Kacper Schroeder, trąbka, Rafał Połczyński, puzon, Tomek Stawiecki, saksofon, klarnet, Piotr Janiec, tuba, Konstanty Szemraj, gitara akustyczna, Tomasz Bazynga, perkusja i Franciszek Szpilman, gitara basowa, altówka. Bandanella Nebbia, zespół we mgle, bo tak przetłumaczyć można tę nazwę. Dla artystów tego projektu to właśnie mgła jest metaforą muzyki, którą wykonują, jest tym, czego nie da się zobaczyć, ale czuć jej wszechobecność. Jak napisali o sobie muzycy, o swojej muzyce, delikatność mgły i jej przenikanie w przestrzeni i czasie mają bardzo dużo wspólnego z muzyką etniczną, która dyskretnie łączy teraźniejszość z przeszłością. Zanurzając się we mgle, tracimy kontury i granice świata widzialnego i stajemy się jego częścią, bojąc się jednocześnie samotności. We mgle jednak rozmywa się wszystko i wszyscy. Także muzyka traci swoją ostrość, dosadność, stając się przestrzenią wspólną dla wszystkich ludzi, nierozdzieloną na kraje i na gatunki. I to bez względu na to, jakie napoje rozdają. Bandanella Nebbia to zespół nowy, który chce grać inaczej jak Osyćka. Za chwilę Państwo się o tym przekonają. Ich kompozycje inspirowane są muzyką klezmerską, polską, litewską czy węgierską, ale również muzyką współczesną, dziełami Szostakowicza, Filipa Glassa, na pewno Johna Zorna, także muzyką rockową i jazzem. Czasami wykorzystują cytaty naturalne przez nich wkomponowane, przetworzone. Swój styl określają jako radykalne etno i myślę, że jest to bardzo trafne określenie. Debiut na festiwalu Nowa Tradycja, jakże udany. Przed Państwem już za chwilę Bandanella Nebbia, laureaci Grand Prix, a Franciszek Szpilman Nagrody Specjalnej imienia Czesława Niemena. Kompozycje Franciszka Szpilmana, Turkish It, Screaming Rondo i Cud nad wodą. Jeszcze jedno troszkę nastroimy usi, bo radioodbiorniki strojone. Thank you.
Thank you.
Banda Nella Nebbia. Kacper Schroeder, trąbka. Rafał Połczyński, puzon. Tomek Stawiecki, saksofon, klarnet. Piotr Janiec, tuba. Konstanty Szemraj, gitara. Tomasz Bazynga, perkusja. Franciszek Szpilman, gitara basowa, altówka. Zdobywcy Grand Prix. Nagroda ufundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zdobywcy Grand Prix mają swoje prawa. Prosimy o bis. We'll be right back.
Banda Nella Nebbia. Dziękujemy bardzo. Kasper Schroeder, Rafał Połczyński, Tomek Stawiecki, Piotr Janiec, Konstanty Szemraj, Tomasz Bazynga, no i Franciszek Szpilman, laureat Nagrody Specjalnej imienia Czesława Niemena. Dla mnie, muszę przyznać, to jest muzyka mało związana z poetyką mgły, raczej z kosmosem. Myślę, że za rok będziemy mieli wspaniały koncert na 19. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tak kończymy pierwszą część naszego koncertu, koncertu laureatów konkursu folkowego.